Bartosz Mateja. Zapraszam Ciebie, Bartoszu, serdecznie. Was poproszę o brawa i o to, żebyście, moi drodzy, sprawdzili teraz swoją meeting application, jeszcze ją zrestartowali, włączyli, wyłączyli. Cześć, Bartku. I dzięki temu będziecie mogli już głosować na wszystkich uczestników. Po wystąpieniu Bartosza jeszcze będę miał dla Was trochę informacji na ten temat, ale już teraz korzystajcie z aplikacji, proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Na początek chciałem Was zaprosić do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie w 1511 roku Michał Anioł namalował fresk przedstawiający taką scenę z Księgi Rodzaju, która pokazywała akt, w którym Bóg stwarzał Adama, pierwszego człowieka. To, co ważne, ten ważny, istotny akt dziejowy dokonywał się za pomocą dotyku. W kanałach offline'owych jedynie możemy dystrybuować zmysły, takie, które widzicie na ilustracji, czyli wszystkie pięć. W kanałach natomiast online'owych musimy się ograniczyć jedynie do dwóch. A coraz częściej, głównie na przykład Gen Z, używa w 80% już tylko zmysłu wzroku. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taka jednostka chorobowa, która nazywa się głód skóry albo tęsknota za dotykiem, która ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie, nie tylko psychiczne, ale i fizyczne. Otóż podczas dotyku w naszym mózgu wydziela się oksytocyna, która jest zwana hormonem przywiązania i ma działanie kojące. Kto nie próbował, warto spróbować, jakie macie odczucia, jak przytulacie osobę. Oczywiście taką, którą lubicie. Oddzielona od zmysłu dotyku komunikacja w mediach cyfrowych zamyka nas na to, co jest bardzo istotne dla nas w życiu codziennym i nie może być zamiennikiem. Izolacja podczas COVID to pokazała. To jest zdjęcie, które zdobyło nagrodę na WordPress Photo, w którym możecie zobaczyć pensjonariuszkę domu opieki w São Paulo w Brazylii, która przytula pielęgniarkę po 5 miesiącach izolacji. Jak zobaczyłem to zdjęcie, od razu mi się przypomniała taka moja ulubiona reklama prasowa, w której Poczta Australijska tak zwizualizowała hasło: jeśli chcesz kogoś przytulić, wyślij mu list. Niedawno przeczytałem ostatni raport o trendach In Future Institute, w którym dużo jest mowy o świecie lustrzanym, czyli świecie cyfrowym, do którego w najbliższym czasie będziemy przenosić wiele naszych aktywności, w tym również oddziaływanie zmysłów. Uderzające dla mnie było to, że w trzech obszarach dotyczących stricte naszej ludzkiej natury wszędzie na końcu było osamotnienie. Przeprowadzono badania, w którym zadano pytanie ankietowanym, czy chcieliby, żeby zmysły przenosić do świata cyfrowego i czy uważają, że mogłoby to poprawić jakość więzi międzyludzkich. W 90 blisko przypadkach ankietowani powiedzieli, że nie. Jeśli myślicie, że generacja Z jest szczęśliwa, coraz głębiej nurkując w świat cyfrowy, to na tym filmie znajdziecie odpowiedź, czy tak jest rzeczywiście. Miałeś kiedyś tak, że pomimo posiadania wszystkiego czujesz się, jakbyś nie miał nic? Mimo, że żyjesz, czujesz się, jakbyś parę lat temu zapadł w śpiączkę? Jakbyś żył, ale wcale nie czuł tej pełni życia? Jakbyś stał w pokoju pełnym ludzi, ale wciąż czuł się samotny? Brak ci bliskości, ale nawet tego nie zauważasz. Wokół wszyscy w telefonach. Sam jesteś od tego uzależniony. Telefony odbierają nam świat realny, rzeczywistość. Czasem nawet próbujemy od tego uciec. Zakładamy słuchawki i wmawiamy sobie, że tak wygląda teraźniejsze życie. Ale gdzie biegniesz? Dokąd uciekasz? Mieliśmy tego wszystkiego dość. Razem z grupą znajomych chcieliśmy zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, tym samym wspierając szczytny cel. Dlatego też wybraliśmy fundację Ewy Błaszczyk-Akogo, która budzi ludzi ze śpiączki
tak jak i my chcieliśmy obudzić społeczeństwo do życia. Szukaliśmy też innych problemów społecznych, na które istnieje alternatywa, a także sposób, aby im zaradzić. Na początku musieliśmy się przyjrzeć samym sobą i zobaczyć, jakie błędy popełniamy, a było ich mnóstwo. Zapominamy, czym jest życzliwość, patriotyzm. Niewiele czasu poświęcamy swojemu otoczeniu i naturze. I tak powstał Social Book. Zebraliśmy nasze myśli w całość i przelaliśmy je na papier. Wraz z powstawaniem książki zaczęliśmy zmieniać swoje złe nawyki i wprowadzać do życia małe zmiany, które przyniosły ogromne rezultaty. Postanowiliśmy się z Wami podzielić naszą wiedzą i stworzyliśmy 51 ilustrowanych zadań, mających na celu uświadomienie, jak udział w realnym życiu może być ciekawy. Zadania dotyczą pogłębienia relacji międzyludzkich, dbałości o środowisko i o nas samych. Dzięki ich sumiennemu wypełnianiu zmieni się Twój światopogląd, złe nawyki i postawa wobec najbliższego otoczenia. Rozwiniesz empatię, wrażliwość, kreatywność, a przede wszystkim pogłębisz samoświadomość. Całkowity dochód przeznaczony jest na Fundację Ewy Błaszczyk-Akogo. Jeśli uda nam się sprzedać cały nakład książki, przeznaczymy blisko 10 tysięcy złotych na pomoc osobom w śpiączce. Pragniemy również podziękować naszym sponsorom, firmom Prographics, Coverlover i Kograko, bez których wydrukowanie książki byłoby niemożliwe, a także platformie Zwolnieni z Teorii, która stała się naszym bodźcem do działania. Bo życie jest żywe, Ewa Błaszczyk. Można, brawa. To byli uczniowie klasy drugiej liceum. Sami wymyślili nazwę, sami napisali scenariusz i nakręcili ten film i sami wymyśleli te zadania, które są w tej książeczce. Powiem Wam, jak ten projekt zawitał w mojej rodzinie. Otóż mój wujek kiedyś podzielił się radością, że jego ukochana wnuczka zadzwoniła do niego i zaczęli przez godzinę rozmawiać o czymś tam związanym z historią rodziny. Był bardzo zaskoczony. I to się okazało później, że to było jedno z zadań, które ta dziewczyna przeczytała w tej książeczce. Chcę Wam powiedzieć, że od tej pory regularnie do niego już dzwoniła. Również w tych samych badaniach zadano pytanie ankietowanym, czy nie brakuje im stymulacji zmysłów. Ponad połowa odpowiedziała, że tak. I co nie jest zaskakujące, moim zdaniem, największe braki odczuwamy w stymulacji zmysłów, których nie możemy dystrybuować przez kanały cyfrowe, online'owe. Blisko połowa odczuwała takie braki w zmysł dotyku, co trzeci praktycznie zmysł węchu i spora grupa też jeszcze, jeśli chodzi o zmysł smaku. Znacie takie powiedzenie, przez żołądek do serca. I chcę Wam pokazać przykład takiej kampanii, w której stymulacja zmysłu smaku pomaga w przekazywaniu emocji, takich jak sympatia czy nawet miłość. How to communicate Milka's brand message, Dare to be Tender, to our consumers? Our answer, let's make people actually experience the brand message instead of just communicating it, by using the product itself as the main media. How? Well, everyone knows that the best square in a chocolate bar is by far the last one. So to really test people's tenderness, we did something unprecedented. We took the last square out of every Milka bar to give people the choice to claim it back or to send it to someone they care about. To activate this idea, a TV commercial and a tender digital campaign were created. Their aim? To lead people in-store, playing on both the inside and the unique product and packaging design. From the package, people were sent to ledernierecarré.fr, asked to insert the code printed on the pack and decide if they wanted their last square back or if they wanted to send it to someone else. If they chose the latter, they were given the chance to write a tender message to go with their gift. A simple product change that created a truly engaging experience for the consumer. But as simple as it may seem, it meant nothing less than changing the entire manufacturing process of the Milka chocolate bar. In the end, more than 5 million chocolate bars were produced, proving that Milka strongly believes in its consumers' capability to dare to be tender. The results were above our expectations. Over 800,000 visits on our website. More than 500,000 last squares were sent, 95,000 shares on the social networks, and more than 1.3 million euros in earned media.
And now that 6 more countries are already set to follow in 2014, the question is, who's going to be the most tender? Milka Last Square. Dare to be tender. Imponujący był zasięg tej kampanii. Na media, które zainteresowały się projektem, musieliby wydać blisko 1,5 miliona funtów z tej akcji. To był ich czysty zysk. Teraz chcę wam pokazać taki case, który jednym się może spodobać, drugim nie. To jest ulotka, którą wydrukowała policja brytyjska, prosząc obywateli o pomoc w zidentyfikowaniu farm konopi. Wysłali do 220 tysięcy obywateli taką prostą ulotkę, w której dla niezorientowanych przekazali ilustrację, jak wygląda ta roślina, ale pod zdrabką, po podrabaniu, można było poczuć jej zapach. Oczywiście mówię o roślinie naturalnej, niewysuszonej czy palonej. Wyniki tej całej akcji po prostu powalały. Po pierwsze, znacznie im wzrosła komunikacja w kategorii uprzejmie donoszę. Druga sprawa, wartość skonfiskowanego towaru to było ponad 2 miliony funtów. Więc jeśli chcieć na to spojrzeć według wskaźnika zwrotu z inwestycji, to naprawdę robi wrażenie. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Z 1 funta, bo tyle mniej więcej kosztuje ulotka plus wysłanie, koszt dystrybucji, mieli przychód 955 funtów. Myślę, że ta akcja policji przejdzie do historii Diemu. Jestem kinestetykiem. Jeśli moja żona chce zwiększyć skuteczność dotarcia do mnie z jakimś ważnym komunikatem, to bierze mnie za ramię. Czasami jak zasłużę, jak na zdjęciu, dotyka mnie w szyję. I wtedy mówi na przykład: Bartosz, nie zapomnij zabrać dziecka do szkoły. Mówi tak dlatego, że kiedyś zapomniałem. No nikt nie jest idealny. Przeprowadzono takie badania, z których wynikało, że dzieci lepiej przyswajają wiedzę, uruchamiając zmysł dotyku i lepiej ją zapamiętują. Drukujemy też takie karty dla wydawnictw edukacyjnych, używając coraz częściej druku 3D, jak widzicie, na przykład pokazującą kształty czy litery. Tutaj w tym projekcie jest ukłon do słuchowców, czyli nie tylko wzrokowców, którzy mogą przeczytać na każdej z tych kart bajeczkę, ale mogą też posłuchać lektora. Zalineczka. Po czytaniu kodu QR. Była sobie kobieta. Bardzo ładna bajka, ale nie mamy czasu. To jest przykład z kolei wykorzystania technologii AR, w której dla wydawnictwa niemieckiego realizujemy taki projekt, że są karty, po czytaniu obrazu uruchamia się film i to pomaga w nauce języków obcych. Ilu jakich? To jest temat nieograniczony, bo możemy w filmie, tak jak tutaj widzicie, robić tłumaczenia na wiele języków. Działa, działa. Pokażę wam teraz fajną kampanię, w której Nike wykorzystało technologię AR. Łącząc świat fizyczny offline i cyfrowy online. Air Max has long been a symbol of creativity in Japan. So to launch 2020's new shoe models, Nike wanted to immerse Tokyo's youth in the creative process. But in a time where consumers were mostly confined at home, Nike wanted a way to keep the Air Max spirit alive without relying on physical events. So we put the word out for Tokyo creators to become the face of the campaign, inviting them to submit their stories and styles digitally. Then we published the best as something that could be seen and touched, with a twist. Introducing Create with Air Max, Nike's first original AR coloring scene, an online to offline to off the page content experience that lets you customize your own Air Max in the air, in real time. Throughout the printed scene, readers didn't just find a chapter-by-chapter celebration of real Air Max-inspired creativity, but also the latest shoe designs, turned into a blank canvas, for them to imagine their next pair in their own way. Users simply colored their chosen Air Max on the page, and by viewing the design through their phone, they could see their creation come to life, in the air, in front of them. The experience took Nike's sneaker customization process to a whole new level of creative expression and spread the magic of Air Max when Tokyo needed it most. Create with Air Max by Nike. To jest ciekawy przykład też współtworzenia. Klienci coraz częściej chcą mieć wpływ na to, jak wygląda ich produkt, ale to temat na inną prelekcję. Łączenie świata offline, online to jest nic innego jak synergia we zwiększaniu wskaźnikach skuteczności. Range Rover ostatnio ma taką świeżą kampanię, którą chcę wam pokazać, której zaczynał podobnie jak w przypadku Nike'ego od offline'u, czyli tego, co namacalne.
We were on a quest to reimagine the test drive booking process. We wanted to make the process simpler, more exciting, and instantaneous. In order to identify who to target, we developed an algorithm which utilized multiple data sources to predict which customers would be most likely to buy the new Evoque. We identified that our target audience are young, affluent, and tech-savvy, and hardwired to expect things at the touch of a button. But reaching them wouldn't be easy. Our audience are bombarded with digital marketing. They know the value of their data, and they're time poor, so unlikely to take the time to find out how to book a test drive or contact their nearest Land Rover retailer. We realized that in an era of digital overload and GDPR, direct mail has real cut-through. However, it lacks the immediacy that our audience crave. So we decided to create a game-changing direct mail piece for the digital generation. We created 5,000 highly personalized DM packs, which included a replica of Evoque's start-stop engine button. By simply pushing the button, our audience could book a test drive in an instant. All of this happened in real time and in a GDPR-safe manner. The world's first use of radio transmission technology in direct mail enabled us to connect the button on the pack to the recipient's local retailer. It triggered our CRM system to send a test drive request to the retailer and an SMS and email confirmation to the prospect. 44% of recipients pushed the button, compared to Land Rover's average of 2-3%. Over 2,000 test drive requests were generated. Of these, 5% have gone on to purchase. With a budget of £150,000, our ROI currently stands at 24-1. The Range Rover Evoque Direct Mail Campaign, reinventing direct mail for the digital generation. Też niezły wskaźnik ze zwrotu z inwestycji. Chciałem wam zwrócić uwagę na target. To nie był target 50+, a samochody nie były tanie. Za 50 tysięcy funtów tylko w wyniku tej akcji sprzedali 100 samochodów z klasy premium, z których każdy z nich kosztował mniej więcej 50 tysięcy euro. Na koniec chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. W sklepach internetowych, około 50 sklepów internetowych dużych, przeprowadzono badania, z których wynikało, że 70% klientów, którzy jako pierwszy komunikat otrzymywali przesyłkę listową, czytało maile. A w tej grupie, co ciekawe, impact na sprzedaż wynosiła 35%. Widziałem też takie kampanie, w których było więcej jak 40%. Dobry przykład, jak można wykorzystać kampanię społeczną w komunikacji marki, bo wiemy, że wtedy bardziej angażujemy klienta. Tutaj z pomocą takiej apki, dzięki której można było zaprojektować opakowanie. Na tym filmie zobaczycie odpowiedź, jak zwiększenie sprzedaży likieru może wpłynąć na ratowanie populacji słoni. I first fell in love with elephants right here in Amboseli. Elephants have always been an important part of African heritage and culture. Every elephant is an individual with a personality just like us. They are playful, they teach each other things. They appear to laugh, but they're also very emotional. Elephants will respond to each other when they're in pain. But when we watch elephants, we really get a sense of how they really are beings like us. That's why we give them names. All of this family's names begin with G. There's Gigabyte, Garamba, Gakul. Georgia is the matriarch. She's the mother of Gigabyte. And behind her is Garamba, who has a very particular tear on her ear, which makes it easy for us to tell them apart. When you get to know these elephants by name, they become like friends. You'd never dream of hurting them. And despite all of this, we're still losing the equivalent of one elephant every 15 minutes to poaching. It is mind-boggling and infuriating that people will kill these magnificent animals just so that they can wear trinkets around their necks. They should know that the only way to get ivory is to kill an elephant. Right now, there are only 400,000 African elephants left. So Amarula has partnered with Wildlife Direct to give each elephant a name.
go to amarula.com, choose your elephant, and give it a name. By designing, naming, and sharing your elephant with your family and friends, you can help spread the word about the plight of our elephants. So join me and Amarula, and let's kill the ivory trade. To jest przykład kampanii, w której zaczęliśmy od online'u, a później przeszliśmy do offline'u i daliśmy możliwości klientom zaprojektować niepowtarzalną etykietę. Wyprodukowano 400 tysięcy etykiet, w której każda miała innego projektanta. Na koniec szybciutko. Hewlett-Packard przeanalizował 50 milionów rozmów w mediach społecznościowych, żeby zobaczyć interakcje, dlaczego w ogóle ludzie chcą wchodzić w interakcje z przedmiotami materialnymi. No i tam byli kibice, najwyższa lojalność, ci, którzy dostarczają prezenty, kolekcjonerzy rzeczy nietypowych, nie wiem, czy wiecie, 8% populacji to kolekcjonerzy. Odpowiedź na pytanie, co jest skuteczniejsze offline czy online, to jest podobne do pytania dla dziecka, kogo bardziej kochasz, mamusię czy tatusia. Chciałem na koniec was zaprosić do rodziny, w której offline będzie reprezentowała Emma, a tato będzie reprezentował digital. Emma! Emma. Not anymore. Emma. Every day it's getting on my nerves. Emma. Oh, I'm Emma. Emma. Wyłączyli mnie? Nie. Na koniec cytat z prezesa nomen omen Google'a, który powiedział, że świat przyspieszył, człowiek został taki sam. Jeżeli powiem taki apel, żebyśmy nie odchodzili od swojej natury, żebyśmy nie odchodzili, nie tracili zmysłów i utożsamiacie się z tym, to bardzo proszę oddać na mnie głos. Będę miał poczucie dzisiaj wypełnienia pewnej roli w powrocie do naszej natury. Bardzo dziękuję. To był naturalny Bartosz Mateja.